Jesteśmy mili dla kogoś. Przepraszamy. Bawimy tu rozmowę. Bądź miły dla swojej siostry. Papi. Dziękujemy. Rzucamy zabawki. Nie rzucamy zabawkami. Nie rzucamy. Nie psujemy zabawek. I nie bijemy się. Nie plujemy na siebie. Nie palimy papierosów. Nie śmiecimy. Nie bijemy. Jak ktoś ma złamaną rękę, to mu pomagamy. My nie cię nazwali. Dzielimy się zabawkami. Pomagamy, jak ktoś jest w potrzebie. Dajemy otuchy. Pomagamy, jak coś nie dosięgnie zabawki. Nie wywalamy sobie z miski z jedzeniem. Nie kopiemy. Mówimy dobre słowa. Nie rzucamy kamieniami. Że mówimy sobie bardzo miłe słowa. Że dajemy sobie buzi. Że dajemy sobie zabawki nawzajem. Że się bawimy razem. Że pomagamy rodzicom. Pomagamy dzieciom, jak ktoś jest w kłopocie. Gdy widzę panią z przedszkola, mówię smacznego. Gdy chcę, żeby ktoś podał mi zabawkę, mówię proszę. Gdy zaczynam jeść śniadanie, mówię wszystkim do widzenia. Gdy ktoś mi podaje zabawkę, mówię dziękuję. Gdy idziemy do domu po skończonym dniu w szkole, mówimy do widzenia. Gdy kogoś uderzę, mówię przepraszam. Gdy ci smutno, gdy ci źle, to uśmiechnij do mnie się. Dziękuję, przepraszam. Przepraszam, jeśli coś przeskrobię. Proszę, kiedy nie dobrałam. Dziękuję, jeśli coś dostanę. Tych słów używam, mówię wam. Liczne słowa pewnie wiecie. Wyczarowują dobro na świecie. Kiedy ktoś mnie częstuje, mówię, dziękuję. Kiedy kogoś potrą, potrzebuję pomocy. Mówię proszę. To dziękuję, przepraszam. Te słowa dziś ogłaszam. Proszę. Dzień dobry, pani. Może pomogę z tymi siatami? Dziękuję, jesteś bardzo miła. Thank you.
zrobiła się. Każdy, kto dobre ma wychowanie, mówi dzień dobry na powitanie. No bo my mamy zaś do widzenia, bo to są dobre pozdrowienia. Wstęgi życia szkolnego. Scena pierwsza. Hej Marcelina, co robisz? A, sobie piszę. A może zagramy w kółko i krzyżyk? Dobrze, siadaj. Kto zaczyna? Oczywiście, że dziewczyna. Hej, co robicie? Gramy w kółko i krzyżyk. Mogę z wami? Tak. Tak, proszę. No, usiądź sobie, ja stanę z boku. Kuba, jakiś ciebie tutaj ten mam. Dziękuję. Druga scena. Cześć, Basia. Cześć, Stasiu. Czy mogłam się do ciebie dosiąść? Tak, siadaj. Stasiu, mogę sobie dokończyć moje śniadanie? Bo nie zjadłam. Tak. Proszę. Dziękuję. O, jaki fajny batonik. Lubię się biegać kolejkami. Scena trzecia. O, Marysia, jak fajnie, że się spotkaliśmy. Fajnie, że nasze mamy pozwalają po lekcjach się spotykać. A robimy lekcje? Tak. Ale zapomniałam z domu swojego ołówka, bo życzysz mi? Oczywiście, proszę. Dziękuję. Marysia, nie wiem, co tutaj mam zrobić. Musisz tu tylko przepisać. Dziękuję. Scena czwarta. Tara, potrąciłaś. Nie, toś nie potrąci. Nieprawda. To naprawdę toś nie potrąci. Dobra, podajmy sobie ręce na zgodę. Scena piąta. Misia, dlaczego płaczesz? Kupiłam swoją maskotkę. Zobacz, może ciebie Misia. Dziękuję. Teraz będzie twój. Chciałaby pani usiąść? Tak, dziękuję. Ojej, zapomniałam stać to ładnie. Pani mogłaby też mnie zastanowić. Dobrze. Stacja końcowa. Dzień dobry, zapraszam. Dzień dobry, pani Loniu. Dzień dobry, pani Loniu. Dzień dobry. Dzieci, jakie będzie rozwiązanie tego działania?
super.
magazynu, jeżeli potrzebują mojej pomocy. Nie można zabierać cudzych pieniędzy, trzeba je oddać. Proszę. Dziękuję. 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 Przypuśćcie proszę Przypuszczajcie starsze osoby w kolejce. Chodźcie zgodnie ze znakami. Tak, dziękuję bardzo. Wszystko okej? Tak. Dziękuję bardzo. To tam bardzo dziękuję. Pomagajmy innym. Zobaczymy, jaki jest ten autobusowy. O, długo będzie. No właśnie, chodź zobaczyć. O, już podjeżdża. Proszę tutaj usiąść. Bardzo dziękuję. Ustępujemy miejsca starszym osobom. Poproszę dyżurnego do siebie. Oliwier, zanieś te worki do sali gimnastycznej. Poczekaj, pomogę. Poczekaj, Wiktor, ja pomogę ci. Dziękuję. Klasa trzecia D. Opowie, jak pomagać starszym. Pomagając starszym, nosimy zakupy. Pomagając starszym, starszemu upadnie coś, co można podnieść. Pomagając niewidomym, pomagamy im przejść przez ulicę. Pomagając starszym, jak ktoś coś zgubi, możemy znaleźć. Pomagając starszym możemy ustąpić miejsca. Pomagając starszym jak wchodzą do schodów możemy im pomóc. Pomagając starszym chociażby bliskim można pomóc zrobienie obiadu. Pomagając starszym można po prostu przyjść i odwiedzić tą osobę, żeby nie siedziała sama. Jestem taki i ustąpię pani miejsca. Dziękuję, chłopcze. Dzień dobry. Jestem Helena w trzeciej klasy i chciałabym panu pomóc przejść przez ulicę. Dobrze. Dziękuję. O, jak mi ciężko z tym zakupem. O, miłe dziewczę, pomożesz się. Nie chce mi się. Dzień dobry. Pomóż pani? Tak. Pan Oliwier chodzi do trzeciej klasy. Tak. Dziękuję.